czasie trwania filmu pokazywane są fragmenty z uroczystości wręczenia nagród Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych – Świat za 100 lat. W lewym górnym rogu widnieje miniatura logo PFRON-u. Budynek Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na wysuniętej ścianie fasady po prawej stronie od wejścia duży biały napis Razem dla Ukrainy i dwie flagi Polski i Ukrainy. Wewnątrz budynku ukazany plakat. Na nim młoda kobieta patrząca przez okrągłe duże okno na futurystyczne wysmukłe budynki i rozbudowane arterie. Na białym tle w górnej części okna napis Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych Świat za 100 lat. Na stole przykrytym niebieskim suknem statuetki z logo PFRON-u, czerwony kwiat z zieloną łodygą ustawiony w zielonej trawie, w niej wycięty napis PFRON. Na scenie prowadzący imprezę około 30-letni, wysoki, krótko ostrzyżony brunet w białej koszuli i granatowym garniturze. Obok po prawej, przy mównicy, prezes zarządu PFRON-u Krzysztof Michałkiewicz, około 70-letni mężczyzna w okularach, krótkie siwe włosy, ubrany w białą koszulę z granatowym krawatem, szary garnitur. W czasie wypowiedzi stoi przed sceną, filmowany jest w półzbliżeniu, czyli od środka klatki piersiowej w górę. Za nim na scenie troje laureatów trzymających przed sobą dyplomy i statuetki. Drugą osobą wypowiadającą się, filmowaną w półzbliżeniu, jest Małgorzata Wójcik, zastępca dyrektora w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ma około 30 lat, ubrana w błękitną sukienkę bez rękawów, z czerwonym kołnierzykiem i namalowanymi białymi, długodziobymi ptakami z rozłożonymi skrzydłami. Na początku każdej wypowiedzi pojawia się biało-zielona wstęga. Od lewej strony na małym białym polu znajduje się logo PFRON-u, na dłuższym zielonym pasku nazwisko i funkcja. Po krótkiej chwili wstęga znika. Na ekranie fragmenty spotkania. Oklaskująca laureatów widownia. Osoby z aparatami fotograficznymi dokumentują uroczystość. Nagrodzone prace. Miejsce pierwsze – cisza. Autor Agnieszka Kozłowska, placówka Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach. Na czarnym tle dwie kule, bliższa z przewagą koloru czerwonego, dalsza w prawym górnym rogu z przewagą niebieskiego. Na dole obrazu zielona łąka z żółtymi, czerwonymi, niebieskimi, wysmukłymi kwiatami. Miejsce drugie – podróż w nieznane. Autorzy Aneta Lubianiec, Włodzimierz Kaszuba. Placówka Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie. Na czarnym tle kolorowe mazy, rozświetlone punkty, statki kosmiczne, dwie planety z rozmytymi, błękitnymi pierścieniami. Na scenie gładko uczesana w wysoki kok brunetka w czarnych okularach, w białych oprawkach, ma mieniącą się białą sukienkę za kolana, białe buty na obcasach. Śpiewa do trzymanego w dłoni mikrofonu. Małgorzata Wójcik wręcza dyplom i statuetkę siedzącemu w wózku inwalidzkim 30-parolatkowi w czarnym garniturze. Krótko ostrzyżony, około 60-letni mężczyzna w okularach, białej koszuli, czarnym krawacie i czarnym garniturze gratuluje dwóm kobietom, wysokiej blondynce i niższej brunetce w okularach. Laureaci pozują do zdjęć. Kolaż zdjęć. Na białym ekranie pojawia się logo. Narysowany prostymi liniami tulipan, czerwony kwiat z zieloną łodygą. Obok napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak zwykle gala była ucztą duchową, jeśli chodzi o sztukę osób niepełnosprawnych. Natomiast oczywiście od lat obserwuję galę i coraz ciekawsze prace i coraz ciekawsi artyści biorą w niej udział. Ja przede wszystkim gratuluję uczestnikom i laureatom konkursu za ich twórczy wkład, za to, że chcą się z nami dzielić swoim talentem i umożliwiają nam podziwianie tak pięknych prac. Przede wszystkim wydaje mi się, że te osoby na co dzień borykają się ze swoją niepełnosprawnością. Wiąże się z tym mnóstwo problemów i taka forma pomocy, taka forma wyrażenia siebie daje im po prostu szczęście, pogoń za marzeniami swoimi. Myślę, że to jest dla nich bardzo ważne.
narysowany prostymi liniami tulipan, czerwony kwiat z zieloną łodygą, obok napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolaż zdjęć. Na środku ekranu symbole strony internetowej pefron.org.pl, Twittera Fundusz Pefron, Facebooka fundusz.pefron, YouTube'a Pefron, Instagrama pefron.org/pl.